Hej, z tej strony Emi i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Create a Sim, w każdym razie building zależy jaki odcinek, z moimi nowymi krótkimi włoskami specjalnie na lato, chociaż i tak jest gorąco, ale teraz będzie to, tak jak wspominałam chyba ostatnio, odcinek, który ma być takim czymś przeciwnym, w sensie wcześniej było takie właśnie bardzo klasyczne Ugly to Beauty Challenge, natomiast teraz chciałam zrobić na odwrót, tak? Z ładnej simki zrobić brzydką, żeby, no nie wiem, jakoś tak inaczej. Byłam ciekawa, jak się to robi, tak? Takie pobawienie się suwakami w drugą stronę. W czwórce naprawdę te suwaki są niezłe, więc myślę, że mogłaby być fajna zabawa. Bo tak naprawdę nigdy jakoś tak całkowicie nie robiłam tego. Tak więc mamy sobie The Sims 4 oraz mamy sobie simkę, którą sama stworzyłam tak na szybko, taka, żeby jakoś tam tak dość ładnie wyglądała, wiecie. Taka klasyczna uroda, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, że jakby nie twierdzę, że cokolwiek, co tutaj stworzę, jest brzydkie. No chyba, że jest takie, wiecie, nieludzkie, to wtedy inna bajka. Ale to jest taki, powiedzmy, klasyczny typ piękna, taki najbardziej kojarzący się w naszej kulturze. Dlatego pomyślałam, że taka właśnie będzie początkowa simka, a potem zrobimy z niej coś. Tak? Jakieś coś. Nie mam kompletnie pojęcia, w którą stronę pójdę. Z jej zmianą wyglądu, ale... Ale zobaczy się, tak? Tak więc myślę, że zaczynamy. Okej. Mamy sobie The Sims 4. I tak wygląda nasza simka. Ten sweter ubóstwiam, jest przegenialny. Może nie różowy, ale tak się wylosowało, już chciałam tak na szybko ją zrobić, prawda? Żeby więcej się nie męczyć. Więc mamy sobie taką simkę. Buźkę ma taką podstawową, tam wybraną, taką klasyczną, taki makijaż, taki podobny jak tamten, tak, niebieski, czerwony, eyeliner i tak dalej. Łucja Szpilka, nie za pięknie się nazywa, ale to jest po prostu generowane z gry, nie chciałam się z tym bawić za bardzo. Łucja jest całkiem ładne imię, Szpilka kojarzy się ze szpilkami, chociaż mi dziwnie, jak na nazwisko. Niezależny botanik, kolekcjonerka, geniusz, kreatywna i ambitna. Oraz jest młodą dorosłą, ma kobiecy chód. Głos ma jakiś tam, nie wiem czemu, ja nic nie słyszę. Ja wyłączam dźwięki. Aha, bo ostatnio coś zmieniałam. Nie chcę mi się tej muzyki słuchać, no chyba, że po prostu muzykę wyłączę, tak? Wkurza mnie ta muzyka strasznie. Tak jak mówiłam, lubię piosenki w Simsach, ale nie lubię tych melodii bez słów. Ona teraz będzie sobie stękać pięknie. I jaki ma głos? Bo ja wtedy miałam wyłączony, tak? Więc stwierdziłam, że spoko. Niech będzie taki piękny ma głos. W ogóle tamtej Simce nie zmieniłam głosu, teraz sobie przypominam. Ale spoko. To jeszcze. Tak wygląda. To jest strój oficjalny. Część sobie sama wybierała tak na szybko. Sportowy. Do snu. Te kapciuszki są słodkie. Imprezowe. Do pływania. Ten sam co ostatnio. Powiedzmy, że to jest ten sam wzór. Zimowe. Oraz na gorącą pogodę. To są nasze wszystkie stroje. No i cóż. No i myślę, że można by zacząć.
Więc mam mój stoperek przygotowany w telefonie. No teraz będzie nam mruczeć. I ustawiam pół godziny, tak jak ostatnio. Zobaczymy. Myślę, że w drugą stronę będzie chyba łatwiej, tak? Bo łatwiej jest cokolwiek zepsuć niż, wiecie, naprawić, tak sądzę. W ogóle ostatnio zapomniałam tutaj te rzeczy, więc... Najlepszy jest ten hud albo na wampira, albo... który to był jakiś głupkowaty się nazywał? Głupawy. Kocham ten hud, on jest przegenialny. To jest takie ten... Na WF-ie to się nazywało zbieramy grzybki, przynajmniej nasza ta... No, WF-istka tak mówiła. Więc będziesz zbierać grzybki. Głos jakiś dziwny jej damy. Oschły, ojej. O, można męski głos ustawić? Bez tutaj ustawień tych? Płci? O, ciekawe. To tylko faceci mają oschły głos? To nie mam męski głos. A, że niby te są kobiece, te są męskie, tak? Chcesz piszczeć, o. To jest dobry plan. Tutaj chyba nie będę chyba nic zmieniać, jak myślicie? Jakbym dała męską sylwetkę. Aż też się zmieniła, o. Nie wiedziałam. Okej. Okay. Co dalej? Co to jest? Nie mam drugiego sima na razie, okej. Okay. Coś by jej ustawimy takiego... Dewiacja brzmi genialnie. Ale tu nie ma, wiecie. Złośliwa albo wróg publiczny. No dobra. Złośliwa, nikczemna. Następnie... Co my tu mamy? Głupek. Czekałam na tą animację. Nie wiem, porywcza, czy coś innego ustawić? Co my tu jeszcze mamy? Niechlujna. To może lepiej ustawię ta, niezrównoważona. To jest i głupia, i niezrównoważona, tak? Osobno? Albo kleptomanka, o. Miałam jakieś trójce simkę kleptomankę, tak? Wredna, zazdrosna, zła. Ale już nie będą te cechy. Okej. Okay. Miałam mi te zęby zmienić, bo ostatnio zapomniałam. Nadal nie wiem, gdzie się to zmienia. Tutaj, okej. Okay. Kocham te zęby. One są genialne. Aparacik. Zęby bobra. Złote, czerwa i wszystkie krzywe. Bobry są najlepsze chyba. I ty nie wyszysz taki. Ubóstwiam. Nie umiem czytać. Detale skóry. Zmarchy. A to co robi? Można tylko jedno? Nie wiem co to robi. A tutaj te krychy. Nawet ładne są te krychy. Można kilka, fajnie, piegi. Słodkie piegi są, o. Co jeszcze? Co ciekawe, nie lubię swoich, ale piegi mi się podobają tak, o. Wszelkie te też są śliczne. To ja daj mi tylko te zmarchy, będzie taka zdziwiona zawsze, no nie? Twarz i karnacja. Poszaleć, czy nie poszaleć? Bladą, prawie jak ja. To taki wampir trochę wyszedł. Ja niestety nie jestem wampirem. Smerf! Albo coś, nie wiem, ufoludek. Albo tą czerwoną ostatnio miałam, nie? Niebieska mi się taka ładna wydaje, nie wiem czemu. Może dlatego, że nie lubię zielonego. To ja chcę zieloną. Te zmarchy są piękne. Szkoda, że tych zębów nie widać. Trzeba je tak otworzyć usta. Ciekawe, czy się da. Dobra, na razie nie zmieniam.
Okej. Dobra. Co dalej? Te są fajne. Nie mam ust, ha, ha, ha. Tylko to było chyba za łatwe, no nie? Trzeba się suwakami pobawić, tak myślę na razie, nie? Okej. Nie wiem, od czego zacząć. Tak, najpierw ją rozebrać. W ogóle zapomniałam, że to się tak robi. I męczyłam się tak jak w trójce. Zapomniałam kompletnie, miałabym szybciej. Ok. Co my jej zrobimy? Bój się, babo. Ojejku, jak ona wygląda. Kardaszjańska figura. Ojeju, ja się boję. W ogóle powinnam we wszystkie strony sprawdzać. Jak mi czas idzie? Okej. Będzie taka wszędzie inna, tak? Na przykład, nie wiem. Stópki. Też jest fajna sprawa, że się da stópki robić. Malutkie. O, jak się ten przybliża. No, to ma taki normalniejszy kolor. Dobra, takie długie będzie miała. Ojeju, ale fajne. Okej. Co dalej? Dłonie, tu się da. No to zrobimy chude albo na odwrót, nie wiem. Tu mało widać. No ale dobra. Będzie taka napakowana, powiedzmy. A tu jej zmienić coś? O, widać jej te! Szkielet, w sensie żebra. Szkielet. Fajne takie mięśnie nawet. O, damy takie na przykład. A tutaj? Nie ciesz się, zaraz umrzesz. O, patrzcie, wtedy nie widać tych mięśni. No logiczne, ale tak jakoś. Okej. Miałam jakoś chyba tak. Teraz tak albo tak. Zusek. Kocham ten duży tyłek. Patrzcie, jak to wygląda. Blum. Nie mam tyłka, mam tyłek. A jakoś plecy. Zrobić i garba. Da się? Panie. Chociaż jest taka trochę połamana, ja wiem. Tyce. O. Jaka jesteś piękna. O. Pokaż szyję. Ten dźwięk taki blum. Nie da się dalej, kobieto. Nie kombinuj. Włosy. O, może włosy niebieskie, to będzie takie dwa w jednym. Wprawdzie jedna z moich ukochanych youtuberek ma takie włosy, żeby nie było, ale... Ale wiecie, te zielone z tym niebieskim, chociaż ona ma zielono-niebieskie. Nieważne. Albo jakieś białe, o! Da się? Ale fajne. Taka siwa. To ładnie wygląda. A to jakoś tak... Różowe. Bla, nienawidzę. Nie wiem, zielone, niebieskie. Błękitne. Ten róż na tą. Tak, masterkę. O, to jest najlepsze, to jest najlepsze. O! Boję się, tak bardzo się boję. To jest chyba takie. Nie wiem. Brzydszy kolor, moim zdaniem.
Oh my gosh, dobra. Poczekajcie sekundkę na mnie. Okej, okay, jestem ponownie. No i cóż. 19 minut. Mówiłam, że to będzie szybciej szło, podejrzewam. Przydałoby się znaleźć jeszcze jakąś inną przypołową fryzurę. Ta jest nawet taka, ja wiem. Ta jest drażna. W ogóle ona mi przypomina fryzurę. Byłam ostatnio prywatnie, chociaż nie, tylko z przodu, z boku nie. Ale z przodu przypominałem trochę fryzurę na moim sejwie prywatnym z The Sims 3 byłam w przyszłości i jedna z simek z mojej rodziny miała takie coś na głowie, taki popelek. To też jest takie śmieszne. Nie wiem, nawet nie najgorzej wygląda, ale tak tutaj na miniaturce jakoś gorzej. Tamta jest chyba najlepsza, wiecie, ale to jest super. Dlaczego jest jednokolorowe? Z tego co pamiętam, to się zmieniało. Nie. Jak jest szalone, to jednokolorowe? Patrzcie. Niektóre są jednokolorowe, niektóre dwu. Dziwne. W sumie ja wtedy od twarzy zaczynałam, a teraz zaczęłam od ciała. Ale ubrania się będą godnie wtedy ustawiać, nie? Dwukolorowe fryzki. To taka Elsa trochę. Ale ta fryzura... Znaczy, znowu tu nie, ale... strasznie kocham tę fryzurę, jest piękna. Dobra, ta była najlepsza, chociaż te kwiatki też są... mocne. A, to jest takie, o, jakie piękne, na ślub. I coś. Chodź tutaj, cholero, ona mi ucieka. Buźka ma dalej ładną, jeszcze jej nie zmęczyła mnie. Dobra, mamy naszą klauna. Wracamy do koloru włosów. Chciałabym osobno brwi chyba, żeby był większy przypał. A, jakieś takie siwe. Czy jeszcze coś dziwnego, różowe. Zielony jest ciemniejszy, o. No dobra, niech będzie ten ciemny różowy na przykład. Damy jakieś dziwne brwi. Też może sama powinnam zmieniać, nie? No. Kolor oczu. Co my tu mamy? Różowe, nawet ciekawe. Te są śliczne. Parę, uwielbiam właśnie takie jakieś ciemne oczka. Czy jest tu coś takiego dziwnego? Bo jakbym dała różowe oczy, to bym musiała brwi chyba zmienić, nie? Ona musi mieć całą gamę kolorów, wiecie. Ciemny. Ale to będzie wtedy pasowało za bardzo, to się nie godzi, no. Dobra. Niech będzie takie. Co dalej? Tylko ja nie będę uszu widziała w tych włosach. So, najpierw będziesz łysa. W ogóle jak taka ufolutka, nie? Z The Sims 3. Bo w czwórce się nie znam za bardzo na ufolutkach, więc się nie odzywam. No, da się jakoś tą głowę wytętego dłużyć? Jak się robi uszy? Jak się robi uszy? Jak to ustawić, żebym widziała? Da się je tak ten odstawać? O, jakie śliczne! O, piągne. O, jakie piękne. Chyba widziałam coś podobnego gdzieś w internecie. Przypomina mi się, jak na przeglądzie dręczyłam psy. Że są takie, wiecie, kolorowe, dziwne. I potem ktoś pisał, jejku, co ty zrobiłaś temu zwierzaczkowi?
Taki dźwięk dziwny się wydałam. Przejęcia, wiecie. Te są takie, nie, takie, takie ładne. O, zostawiamy. Jak się zmienia głowę? Ja to zawsze robię jakoś przypadkiem, mam wrażenie. O. O, taka. Zaczynam się bać trochę. Piękna. Najpiękniejsza. Dobra, co dalej? Kształt twarzy, policzki. Chociaż ja wiem, co są policzki. O, jakoś tak. O, jak ślicznie. To płaskie, to takie wypukłe. Znaczy, to ładnie wygląda, uwielbiam takie kości policzkowe, no ale nie aż tak, wiecie. Czyli nie wiem, czy się tak dało, takie chomiczka. Broda. O, jaka piękna. Szeroka i wąska, ja chcę chyba szeroką. O. Super. Ona się chowa przede mną. Nosek. O, jaki piękny. Który jest lepszy? Przypomniałam się te dziurki w nosie, co nie umiałam ich dalej zmienić. Jaki piękny. A taki? Jak to się robiło? A ja źle chyba złapałam. Cholera. A nie, to się górę łapało. O tak. Ten jest taki czarownicowaty, a tamten był chyba słodszy, taki inny, nie? Nie to chciałam. Oj, jaki piękny. Ja chcę chyba ten, no. So sweet. Oj, jaki piękny. To mi taką myszkę przypomina trochę. 12 minut. To znowu się zabawiłam za długo chyba. O, chyba zepsułam. Nie. Nie, okej. Okay. O, jak piękny, joj. Tylko ja mam tryb edycji detali, tylko nie wiem, czy warto. Jestem taka zdziwiona. A kształt? Podoba mi się. Oczy. Tak jak ten ktoś tutaj. O, jakie fajne! Przypadkiem to. Może się nie na tym trybie. Okej. Okay. Ktoś wtedy zrobił takie otwarte oczy i to było piękne. Do góry czy do dołu? Będzie miała zdziwione oczy. A tutaj? Chyba się już nie da. Głębiej. Trochę się dało. Da się jakieś oczy wypukłe? Tylko tak. Boję się jej. Ktoś te oczy też robi takie ogromne. Albo malutkie. Malutkie są chyba bardziej creepy. No. Coś tak się dało jeszcze przesunąć chyba. O. A nie, to całe oczy. Nie da się tych? Źrenic jakoś? Nie tak. Nie wiem, chyba coś wymyśliłam. Brwi. Nie. O, tutaj. Da się tu? O, da się.
Piękne. Fajne dźwięki z siebie wydaje. Nie, to zepsuje. Uszy. Czy tak trochę wyciągnę. Co jeszcze? To jeszcze można żebrzuć, prawda? Uszta jeszcze, zapomniałam o usztach. To na odwrót, to będzie miała dużą, a tu małą. Nie! Boję się jej. O. Tak. Tak. Ojeju. Będzie się uśmiechać, albo nie? Powinna być smutna. Patrząc, co ja z niej robię, tak? Bo ja chciałam, żeby ta twarz była taka skupiona strasznie. A mogę nosek tak rozkraczyć. No, w sumie ładnie. Pięknie. Tylko to chyba nie ten tryb. Okidoki. O. Nos do góry. O, da się. Usta do góry. Oczy. Nie wiem, w dół? Nie! Chciałam w dół dać. Jak to się robi? Czy się nie da? 8 minut. Ojej, znowu będę narzekać, że nie zdążę. No. Po co ja te oczy robiłam różowe, skoro takich nie widać? Ale spoko. Dobra. To tak. Makijaż. Ja nie wiem, w co ją biorę. Chociaż ja wiem, czy to ma znaczenie. I tak ma wyglądać dziwnie, prawda? Jesteś taki, jak powiem, makijaż? Ale to chyba będzie za łatwe, tak? Ten nos podziabany. Te makijaże są takie w miarę ładne. Szczególnie, że to się nie da kolorów zmieniać tak samemu, prawda? Może taki kolor wiasty strasznie. O. Chyba jest ładnie, no. Mamy nasze ciałko. Może jakiś cały strój będzie taki. Jak się wiem, to też będzie za łatwe, nie? No, chyba tak. To nie. Dolna część. Głosu jej nie zmieniłam chyba. Czy zmieniłam? A nie, zmieniłam. Mam sklerozę. Spoko. Co my tu mamy dziwnego? Da się w samym staniku? Też ja wiem. Co my tu mamy dziwnego? To... Wszystko jest takie w miarę zwyczajne. O, ten sweter. On jest genialny. Słodki, ale... Taki trochę dziwny, no nie? Gacie. 6 minut, ojej. Włosów jej nie założyłam. Nie założyłam, nie? Włosy się zakłada, pamiętajcie. Jak ona jest piękna. Gacie. Szybko, szybko, szybko. Może te? Ona chyba je miała na początku, wiecie? Jak wybierałam losową simkę. No. Chyba są spoko. Ona myśli. O, albo na boso, jak ta postać z grani z SSO. Te buty, te są lepsze. No, taki clown mi trochę wyszedł, chociaż... Nie wiem, czy to źle. Jakieś ozdoby, nie wiem, czy mam czas na to i to jest problem, nie? Może wrócę do tego, chociaż... Nie, ten pierwszy strój przydałoby się taki ładny zrobić, a reszta to ładny, wiecie. Chociaż nie, jak je coś założę na głowę, ojej, to nie będzie tego łysego tego widać. Nie, to jest chyba jeszcze piękniejsze. Wiecie?
Da się koloru zmienić? Nie. Jak ona jest piękna! I ma tutaj takie te starczące, nie wiem, czy to od włosów, czy od czego? To ja chyba chcę, no. Weźmy się... Nie chciałam tu wchodzić, ojej. Dodatki. Leginsów nie będzie widać, no. Są. Czapki. Kolczyki. Okulary. Nie, te oczka piękne zasłonić, to chyba nie. No. No dobra, to idziemy do drugiego stroju, tak myślę. 4 minuty, aaa. Co my tu mamy? Jest coś dziwnego? Ma nie. Takie dość ładne te stroje. Chyba, że hot doga, co? Raz chyba mogę, jak myślicie. Yeti! Yeti jest jeszcze lepszy. A nie, to nie będzie nic widać. To nie. Chociaż ja nie wiem, czy to jest, czy to nie jest pójście na łatwiznę, jak myślicie. Nie, ja chcę hot doga. Raz chyba mogę, nie? Buty. Nieoficjalne, psujecie mi wszystko. Jakie będą dziwne? O te. Piękne. No, jakie piękne. Na dodatki chyba już nie ma, co? Strój trzeci. 3 minuty. Aaaa. Co to jest w ogóle? Jak ona tym brzuszkiem pięknie wygląda. Ja chyba chcę to. No. To chyba z tego dodatku o innych kulturach tam nie pamiętam. Nie znam się, ale... Takie coś. Kusi mnie, żeby ten stanik zostawić, ale nie wiem, czy tak wypada. To chcę. Albo nie. Coś obcisłego, żeby było widać ten brzuszek piękny. Ta jest chyba ładna, no. Znaczy, kocham tę bluzkę, ale może nie tak, jak ona wygląda, tak? Takie? Może. Okej, 2 minuty. Ja po minucie robię, to się raczej nie wyrobię, wiecie? Sweter piękny jest. Gacie. Szybko, te chciałam kiedyś wziąć, chociaż są w miarę ładne, ale... No nie będzie, tak? Buty. Się boję, że mi się myszka psuje, wiecie? Obuwie. Króliczki, o. Chociaż jako do spania, to ja nie wiem. No, ale niech będzie. Minuta. No i się nie wyrobię. Ona taki sukienka taka krótka się na niej wydaje, nie? To na przykład. Takie kolorowe bardzo. Już nie mam czasu po prostu, tak? To, bo do niej nie pasuje, ale jest śliczne. Dalej minuta. Trochę się staram szybciej, tak? Chyba, żebym zmieniła te sortowanie, to by było takie, wiecie, ona jest taka szalona, nie? Niedopasowana do odpowiednich kategorii. To wygląda jak bardziej do tego. Nie ma płet? Do biegania, nie? Nie ma? Trójce były. Nie mam czasu, szybko, jeszcze 2 stroje. 48 sekund. Na upał. Chciałam jakieś takie klapioki, tylko tutaj nie widać za bardzo, nie wiem. Mam chyba źle ustawione. A jest, okej, okay, widać. Bluzkę. Ta z tym jakimś kurczakiem, czy co to jest. Spódnica. Ta. Ta. Nie mam czasu. Ta.
Tamta chyba była lepsza. Szybko! Ostatni strój, 11 sekund. Te, też też je lubię. Bluzka. To. Dzwoni, szybko. Nie słyszymy tego. I różowe buty. Dobra. Okej. Okay. Czas płynie, dobra. Okej. Okay. Skończyłam. No, to... To jest nasza simka. To jest piękne. Tak wygląda nasza simeczka. Jest piękna. Spójrzcie tylko. Kurwa, jej zasłoniłam. No, to tak wygląda jej twarz. Tak wygląda strój codzienny. Oficjalny. Do pracy, nie, jako hamburger. Chyba, żeby reklamowała hamburger. Sportowy. Do spania. Imprezowy. A ta jest za ładna bluzka. Nie mam już czasu. Do pływania. Zimowe. Ten bałwanek jest słodki. Oraz na gorącą pogodę. No więc tak wygląda nasza simka. Już pod koniec tak na szybko robiłam. To jest bardziej takie, wiecie, wyszukane. No, więc tak wygląda. Mogłabym ją udostępnić. Ona jest zadowolona, więc spoczko, tak? I tutaj mogę dopisać, tamtą też już udostępniłam. After. Okej. Okay. Chyba, że po prostu bez tego, nie? Bo już wiadomo, o co chodzi, tak? Że w drugą stronę, tak? Okej. Okay. To tak nawet fajnie z tym palcem taka stuknięta. No dobra. A to się też da zmienić? A nie, to są informacje. Dlaczego chód jest zwykły? A że nie, że wiek. Dobra, co ja bredzę. Okej, okay, myślę, że jest godna. Zapisz rodzinę w mojej bibliotece. Okej. Okay. No, więc myślę, że to by było na tyle. W tym odcinku. Okej. Okay. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. A raczej nie będę już więcej robiła czegoś tego typu, chyba że wyjdzie The Sims 5, cokolwiek, nie wiem, coś nowego. Chociaż w Trójce też można by było się pobawić. No nie wiem, za to w Trójce inny odcinek będzie, w sensie on będzie wcześniej, ale jak zrobię później, nieważne, cokolwiek. Takie bardziej tworzenie po prostu Sima niż coś innego. No i cóż. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za obejrzenie. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Już coś trochę innego niż to. I pa!